kilometrów kometę 67P. Koniec, sonda Rosetta wczoraj wykonała ostatni manewr i uderzyła w powierzchnię planetoidy. Rosetta została wystrzelona w roku 2004. Doleciała do komety 2 lata temu i wysłała w jej kierunku lądownik File, wyposażony m.in. w polski sprzęt. Lądowanie było bardzo trudne. Kometa jest mała, to też grawitacja minimalna, mówi mi jeden z koordynatorów misji, Artur Chmielewski z NASA. Lądownik, który waży na Ziemi mniej więcej tyle co lodówka, to na powierzchni komety waży tyle co może moneta 50-groszowa. Lądownik miał awarię, wysłał trochę danych, ale potem zamilkł. Rosetta obserwowała jednak kometę podczas jej przelotu obok Słońca. Naukowcy chcą zobaczyć jeszcze dodatkowe szczegóły, bo sonda zetknie się z powierzchnią P67. Rosetta usiądzie na komecie lub odbije się od niej, albo roztrzaska. Tak czy inaczej, będzie to jej koniec. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rosyjski Sąd Najwyższy ostatecznie zdelegalizował Medżlis Tatarów Krymskich. Samorząd tatarski został uznany za organizację ekstremistyczną, której działalność na terytorium Federacji Rosyjskiej została zakazana. Kłopoty Medżlisu zaczęły się zaraz po tym, gdy Rosja anektowała Krym. Prorosyjscy separatyści, którzy przejęli władzę na Półwyspie, zamknęli granice dla liderów tatarskiego samorządu, zlikwidowali tatarskie media i nękali lokalnych działaczy. Krym jest tykającą bombą, a Tatarzy sercem jego ukraińskości. Wtedy polskiemu radiu wiceprzewodniczący Medżlisu Nariman Dżela. Bośrodstwo krymskich Tatar, większość Tatarów krymskich otwarcie wyraża pogląd, że trzeba wracać do Ukrainy. Działania separatystyczne dotyczył też ludu Bożego. Tam w obrębie Rzymu był Jezus Chrystus z Palestyna. Już w 2015 roku krymska prokuratura uznała lud wiary. A tutaj wiecie państwo, Rosja to nie ma nic wspólnego z ludem Bożym. Dlatego te potęgi światowe, które nic wspólnego nie mają z ludem Bożym, to nie są opisywane w Biblii jako potęgi światowe. Mówię to jako pionierka, misjonarka z 40-letnim doświadczeniem. Rosyjskie i syryjskie siły przeprowadziły w ostatnich 3 dniach ponad 150 nalotów na miasto Aleppo. Według ONZ bomby spadły także na placówki medyczne, szkoły i domy. Specjalny ONZ-owski wysłannik do Syrii poinformował, że widział nagrania wideo i zdjęcia dowodzące, że podczas bombardowań użyto bomb zapalających. Brytyjski ambasador przy ONZ Matthew Raycroft oskarżył rosyjskie i syryjskie lotnictwo o stosowanie bomb penetrujących i zapalających, które, jak się wyraził, niszczą domy oraz zabijają i okaleczają setki cywilów. Nie da się zaprzeczyć, że Rosja współdziała z syryjskim reżimem w popełnianiu zbrodni wojennych, oświadczył Raycroft. Stanowisko przedstawiciela Wielkiej Brytanii poparł ambasador Francji François Delattre, który porównał Aleppo do Sarajewa. Z kolei ambasador USA przy ONZ Samantha Power oświadczyła, że Rosja nie jest zaangażowana w Syrii w działania antyterrorystyczne, tylko w barbarzyństwo. Ambasadorowie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji opuścili posiedzenie Rady Bezpieczeństwa na znak protestu tuż przed wystąpieniem przedstawiciela Syrii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rakieta Buk strąciła samolot nad Ukrainą w lipcu 2014 roku, a została ona wystrzelona z wioski kontrolowanej wtedy przez rosyjskich separatystów. Takie są pierwsze ustalenia międzynarodowych śledczych, które przedstawiono w mijającym tygodniu w Holandii. Oficjalnie międzynarodowi śledczy wskazali konkretnie, skąd rakieta została wystrzelona. To wioska Pierwomańsk, położona w okupowanej przez rosyjskich separatystów części Ukrainy. Główny oficer śledczy z holenderskiej policji, Wilbert Paulisen, potwierdził też wcześniejsze ustalenia. To rakieta Buk strąciła malezyjski samolot. Wyrzutnia rakietowa Buk została przywieziona z Rosji i później po wystrzeleniu jednego pocisku system powrócił na terytorium Rosji. Śledczy w dochodzeniu wykorzystali zeznania kilkuset świadków. Pomogły też przechwycone rozmowy rosyjskich separatystów zaraz po zestrzeleniu samolotu. To nasza była terytoria. Ale na razie nie wskazano konkretnych osób odpowiedzialnych za zestrzelenie samolotu. Lista podejrzanych liczy 100 nazwisk. Nie ustalono, czy separatyści mieli rozkaz wystrzelenia rakiety, czy też podjęli sami tę decyzję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Znaleźliśmy się w pięknym miejscu. Chodź. Mamy dużo do roboty. Stojąc na pustkowiu z młodym człowiekiem, mówił Simon Perez w reklamówce swojej fundacji pokoju. Bazen po klub. Ale tu nic nie ma, odpowiadał młodzieniec. Ten klub. Jak nic nie ma, to możesz zrobić wszystko, stwierdzał na koniec Perez. I wychodząc z tego założenia, tam gdzie nie było nic, robił wszystko. Przez ponad 50 lat w polityce swojego kraju i polityce świata.
W środę w nocy Shimon Peres odszedł. Niezbyt czysto śpiewający głos to Bill Clinton na urodzinach Shimona Peresa, ale za to w jakże ważnym fragmencie piosenki Johna Lennona. A Shimon Peres akurat był człowiekiem, który to wszystko, o czym w kategorii cudu śpiewał główny Beatles, potrafił sobie wyobrazić. Chcę powiedzieć, że kiedyś Izrael stanie się krajem prawym, gdzie równo traktowani będą Żydzi, muzułmanie, chrześcijanie, druzowie, beduini i nawet czerwieści. Peres był dwukrotnym premierem Izraela i prezydentem tego kraju. Pewne procesy, proszę Państwa, zaszły i są nieodwracalne, to jeżeli Bóg Żydów odrzucił w roku 70, ale to dlatego, że oni nie byli mu posłuszni, że oni odcięli gałąź, na której sami siedzieli, to nikt do nikogo nie ma pretensji. Przecież narodu żydowskiego, narodu izraelskiego, pełnoprawnego z Panem Bogiem Jahwe nie ma. No a że oni są samozwańcami, to jest to coś takiego, proszę Państwa, jak chrześcijanizm upadł, no bo apostoł Paweł powiedział, że przyjdzie odstępstwo i przyszło odstępstwo już w pierwszym wieku, a w trzecim, czwartym wieku wieli przenieśli tutaj na ten grunt pseudo-chrześcijaństwa, bo to było nominalne chrześcijaństwo, to nie był Jezus Chrystus, to nie był chrześcijanizm, przenieśli pogańskie nauki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, pogańskie kulty, pogańską naukę, no to po prostu to na własną odpowiedzialność wszystko robią. Czyli to, co i Żydzi, to samo i ten Kościół rzymski, rzymskokatolicki. Już mówiłam nie raz, proszę Państwa, że jadą na jednym wózku. Sami są sobie winni, nawet może inaczej powiem. Bo człowiek, który jest tą latoroślą winną, pochodzącą od Jahwe, trzyma się nauk Bożych i postępuje zgodnie z tym wszystkim. A naród żydowski dał przykład innym, bo to, nie wiecie Państwo, ten Kościół rzymskokatolicki, to już jest jakieś tam pokłosie czegoś, co się stało wcześniej. No to więc mówię, co się stało wcześniej. Do roku 70 doszło, Bóg doprowadził, żeby zburzyć świątynię Jahwe, zburzyć naród Jahwe. Czemu? No bo ten naród Jahwe od niego, od Jahwe odstąpił, nie przestrzegał jego przykazań. Przyjdą tacy, którzy będą chcieli zmienić czasy i zakon. No to więc, ponieważ sami ten zakon zmienili, wyrzucili, my tutaj Państwu wielokrotnie pokazujemy i będziemy pokazywali, jak następowało po sobie to wszystko, na czym polegało usuwanie świętości. Proszę bardzo. Zaczął swoją karierę jako młody chłopak w 50. latach, czy nawet pod koniec lat 40., ale był w tej izraelskiej polityce od samego początku, od powstania państwa Izrael do samego końca. Podzielone na dwie części, oczywiście dla niepoznaki, ani żadnej rzeczy, która jego jest, które to przekazanie jest bez sensu, bo nawet nie ma orzeczenia. Nas w swojej pięknej fundacji. Także proszę Państwa, pięknej, niepięknej, tutaj też z Litką od rana omawiamy na temat wielu głupot. Tutaj miliarderka się nam reklamowała, niejaka Aleksandra, piękne zęby pokazuje, proszę Państwa, miliarderka i takich rzeczy się nie pokazuje, jak pieniądze na koncie w banku. No, z tym do ludzi, niestety, to są wszystko akcenty. Są to wszystko rzeczy należące do szatana diabła, jako że Bogiem tego świata jest szatan diabeł. Biblia używa słowa tutaj, mała litera. Bóg jako szatan tego świata, mała litera, to znaczy, że to były ten jest anioł doskonały, który teraz już spadł nisko. I ten człowiek był jednym z najgorętszych zwolenników pokoju, mało tego, dostał pokojową Nagrodę Nobla. Ale nie był on jedyny. Jego przyjaciel, konkurent Yitzhak Rabin, dowódca, szef sztabu w wojnie sześciodniowej, wielki wojskowy. Mało tego, ich konkurent Sharon z drugiej
strony spektrum politycznego, też wybitny wojskowy, wielki dowódca, jako polityk okazał się tym, który wycofał wojska Izraela z Gazy. Słowem, gołębiami okazywali się ludzie, którzy znają wojnę nie z opowieści i z książek czy z filmów, tylko naprawdę. Porozumienie z Oslo, które wtedy zawierano i określano jako wielki krok, a właściwie początek uspokojenia na Bliskim Wschodzie, w tej chwili no właściwie możemy już tylko i wyłącznie między bajki włożyć. No niestety, niestety. I również ta wielka idea Szymona Peresa, skądinąd trudna do podważenia, że budowa mostów porozumienia z czasem doprowadzi do złagodzenia napięć, te różne jego właśnie, ta fundacja pokoju, różne jego projekty wspólnych przedsięwzięć palestyńsko-izraelskich, to wszystko niestety po drugiej intifadzie stało się zupełnie czymś, o czym można mówić tylko jako o wspomnieniu. Jest to bardzo tragiczne, ale sytuacja w tej chwili wygląda dużo, dużo gorzej, nawet niż w czasach, kiedy zaczęto rozmawiać w Oslo, czego również inicjatorem był Szymon Peres. Wymieniliśmy najważniejsze osiągnięcia Szymona Peresa. Mówi się, że o umarłych tylko dobrze albo wcale, ale o umarłych politykach można, myślę, źle. Czy coś możemy mu wytknąć? No wiele możemy mu wytknąć. Przede wszystkim był to polityk, który nigdy nie zyskał miłości swoich wyborców. On był w Knesecie od 1952 roku nieustannie, pełnił dziesiątki różnych funkcji, ale nigdy nie miał takiej popularności jak Rabin, nawet Netanyahu. Dlatego, że on był człowiekiem trochę oschły. On nie był właśnie tym politykiem telewizyjnym. On nie miał tej charyzmy, która by powodowała, że on byłby uwielbiany. On był szanowany, ale nie był kochany. I był znacznie bardziej szanowany za granicą niż samym Izraelem. A błędy polityczne? No cóż, błędy polityczne, jeśli spojrzeć na całą historię Izraela, to trzeba tylko powiedzieć słowami Chuenlaya za wcześnie, żeby o tym mówić. Czy błędem było atomowe uzbrojenie Izraela, czy nie? Tego nie wiemy i mam nadzieję, że się nie dowiemy. Jak tworzy się historię i nie ma się doświadczenia dla Urzędu Pracy, to ma się doświadczenie dla życia prywatnego? On miał szczęśliwe małżeństwo, z jedną żoną przeżył całe życie, miał trójkę dzieci, dziewięcioro wnuków. Nie, nie, on w życiu osobistym był człowiekiem spełnionym. On nie poświęcił całego życia osobistego dla służby publicznej, natomiast on się z nim nigdy nie obnosił, nie epatował, bo on nie był człowiekiem, który by swoją osobą chciał epatować. I jego dzieci pełnią dość skromne funkcje, prawda, nigdy ich nie promował. To był człowiek bardzo w życiu osobistym skromny. To był też jeden z tego pokolenia polityków, którzy nigdy nie szukali osobistych korzyści w służbie publicznej. Nie ma już takiego kalibru i takiej kategorii polityków o znaczeniu światowym. Tak. W dzisiejszych telewizyjnych czasach showmeni odgrywają rolę, co widzimy chociażby w Stanach Zjednoczonych. On rzeczywiście jest ostatnim z tego właśnie pokolenia tych wielkich mężów stanu. Nie polityków, tylko mężów stanu. Jak to się mówi, to co robi ten Izrael, to nie jest ten Izrael i robi to poza Bogiem. Robi pewne rzeczy, jak to się mówi, nieoficjalnie, co nie ma najmniejszego znaczenia, nie ma sensu. To tak samo jak tu wspominam z tej audycji, w tych komentarzach Radia Tok FM Euro, Koncita Barbie Baby Langström Extra, że Biblia nie wspomina o Rosji, o potęgach takich, które nie są wyznaczone, przewidziane w prorokach biblijnych, czy to z Księgi Daniela, czy z Księgi Apokalipsy. Nie są te mocarstwa ruskie, proszę Państwa, pokazane. Dlaczego? Dlatego, że one nie miały nic wspólnego z narodem Bożym. No, także ci ludzie, którzy się odcinają, no wiecie Państwo, od Adama i Ewy, gałąź, prawda, zobacz również najnowsze oferty na naszej stronie.
Także te padalsze rzeczy, jeżeli się odcinają, jeżeli się odcinacie od Pana Boga, to Pan Bóg odcina się od was. To więc jeżeli Żydzi kiedyś w czasie Jezusa, co było widoczne, odcięli się od Pana Boga, to Pan Bóg nie, że jeszcze szybciej odciął, ale w słusznym czasie odciął, bo to wiecie Państwo, było już po śmierci Jezusa, dopiero w roku 70 naszej ery. Tutaj dużo na ten temat mówimy, bardzo dużo na ten temat opowiadamy i czytamy. Zapraszamy do komentarzy Radia KKM, Eurokończyka Barbie, Baby Langstrom Extra. Mamy komentarze Józefiny Kojzieli w naszym radiu KKM, Eurokończyka Barbie, Baby Langstrom Extra. Także by więcej było słychać. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. No nigdy nie jesteśmy dosłowni, bo tutaj po naszej stronie jest sztuka, po naszej stronie jest artyzm, także jak komentarze Radia Kończyka, no to ważne jest w tym wypadku, co słychać, a nie widać. Także wszystko zależy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy buziaczki i proszę jeść kaczki. Nowoczesna, multimedialna, cyfrowa. Jaka ma być współczesna radiofonia? Na te pytania odpowie 6 października organizowane przez Polskie Radio Europejskie Forum Radiowe w Krakowie, w którym udział wezmą najważniejsi przedstawiciele mediów publicznych z całej Europy. Transmisja wideo z wydarzenia na stronie polskieradio.pl. Współorganizatorem konferencji pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest miasto Kraków. Autopromocja. Oczywiście w Polsce obchodzimy 1050-lecie chrztu naszej ojczyzny, ale też na ziemi lubawskiej, bo to jest historyczna ziemia lubawska. Ziemia jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Warszawie rozpoczyna się protest organizowany przez inicjatywę Ratujmy Kobiety. Debaty i wykłady w Gdańsku trwa Kongres Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Jutro na Węgrzech referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania imigrantów. Piotr Tobuliński, przed Sejmem rozpoczyna się manifestacja organizowana przez inicjatywę Ratujmy Kobiety. To reakcja na odrzucenie w ubiegłym tygodniu przez większość posłów projektu złożonego przez tę inicjatywę obywatelskiego projektu, który liberalizował przepisy dotyczące aborcji. Odrzucony projekt zezwalał na przerwanie ciąży do 12 tygodnia bez dodatkowych warunków, a po tym terminie w takich przypadkach jak obecnie, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego lub nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Projekt przewidywał wprowadzenie do szkół przedmiotu wiedza o seksualności człowieka i miał poprawić dostęp do antykoncepcji. Manifestacja to część prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska akcji Żarty się skończyły. Mają polskich przodków, partnerów i sąsiadów pochodzących z Polski lub po prostu bardzo interesują się krajem zza Odry. Kilkuset Niemców, sympatyków Polski przyjechało do Gdańska. W Europejskim Centrum Solidarności trwa 25. Kongres Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Jak podkreśla konsul generalna Niemiec w Gdańsku, Cornelia Pieper, Niemcy doceniają nasz kraj i lubią tu przyjeżdżać. Niemcy lubią Polskę. Chętnie podróżują do Polski, bo jest kraj sąsiedzki, wiedzą, że jesteśmy zależni od siebie, co dotyczy wzrostu gospodarki, co dotyczy przyszłości Europy, co dotyczy dobrego sąsiedztwa, żeby się człowiek czuje w pokoju w kraju i żeby czuje się dobrze w ogóle. I to jest ważne. W planie kongresu są liczne debaty, prelekcje i spotkania. Uczestnicy będą szukali odpowiedzi na takie pytania, jak między innymi jak solidarna jest Unia Europejska oraz czy Polska i Niemcy to wspólnota wartości i interesów. Wynik jutrzejszego węgierskiego referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania imigrantów wydaje
wydaje się przesądzony. Większość społeczeństwa jest bowiem przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Nie wiadomo jednak, ile osób pójdzie jutro zagłosować. W opinii Weroniki Jóźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych referendum niewiele zmieni, nawet jeśli frekwencja będzie wystarczająca. Nawet jeśli referendum będzie ważne i wiążące, nie będzie miało bezpośrednich skutków prawnych. Poszczególne instytucje unijne już teraz mają kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie imigracji i azylu i te decyzje Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej są wiążące dla państw członkowskich. Nie jest potrzebna tutaj dodatkowa akceptacja organów krajowych. Dla szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana wynik referendum jest jednak bardzo ważny. Skutki referendum będą głównie polityczne. Służą one wzmocnieniu pozycji węgierskiego rządu w kraju, a także w dyskusjach z Komisją Europejską. Rząd dąży do tego, by uzyskać silny mandat polityczny do podejmowania stanowczych decyzji wobec Komisji Europejskiej. Głosowanie potrwa jutro od godziny 6 do 19. Uprawnionych do głosowania jest ponad 8 milionów obywateli. Warsztaty rzemiosł olenderskich, ich kuchnia i wykłady. W gminie Iłów koło Płocka za pół godziny rozpocznie się Olenderfest i festiwal Powideł, poświęcony dawnym osadnikom olenderskim mieszkającym nad Wisłą, mówi Grzegorz Piaskowski z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Byli tutaj już w XVIII wieku, tutaj nieopodal w Troszynie i oni tutaj zagospodarowali tereny, na których nie mieszkano z racji tego, że tutaj były lasy łęgowe, bardzo trudny teren do mieszkania i musieli go wyrwać niejako przyrodzie. Wyrwali go przyrodzie i zamienili w złoto, dlatego że te gleby dostarczały bardzo obfite plony. Olendrzy słynęli z suszonych owoców, cydru, sera, chleba orkiszowego, znane były też ich powidła. Powidła olenderskie, powidła z buraku, są tutaj czymś takim naprawdę specjalnym na tym terenie. Przybyło to właśnie z terenów zachodnich, z Fryzji, z Flandrii. Prawdopodobnie razem z tymi prasami, wielkimi prasami, które posiadamy, roboty kowalskiej. W czasie Olenderfest można spróbować potraw, a także wziąć udział w warsztatach i obejrzeć wystawę Osadnictwo Olenderskie na Mazowszu. Impreza potrwa do wieczora. Prognoza pogody. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami pada deszcz, na północnym zachodzie lokalnie możliwe burze. Bez opadów głównie na południu kraju. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na wybrzeżu do 22 w centrum i 24 stopni w Małopolsce. Wiatr przeważnie słaby, zmienny tylko na południu oraz nad morzem. Okresami umiarkowany w rejonie Sudetów porywisty południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozin, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozin, zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną, wspomocniczą, namoczanowa, hiperurykę na Aflofarm. Polityce międzypokoleniowej. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę spółki i jestem pewna, że to dobre. I wybór sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze i czas. Już teraz w Lidlu. Mięso mielone wieprzowe z szybki rzeźnik 5,99 za pół kilograma. Tylko 5,99. A paruski z szynki Peacock 2,99 za 240 gram. Paruski tylko 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Poznaj idealne połączenie. Smartfon Huawei P9 Lite i inteligentna opaska A1. Promocyjny zestaw dla aktywnych, dostępny w wybranych salonach sprzedaży do wyczerpania zapasów. Szczegóły na huaweipolska.pl. Huawei. Make it possible. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepu. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do Besilate 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.
Rad Seniorów została wprowadzona w 2013 roku. Rady skupiają przedstawicieli osób starszych, organizacji działających na ich rzecz oraz prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Poświęcimy niemal połowę na sprawy europejskie. Za kilka minut w magazynie europejskim porozmawiamy o karuzeli nazwisk, która właśnie ruszyła, a dotyczy ona obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Zanim jednak połączymy się z Beatą Płomecką, która jest w Brukseli, na antenie Polskiego Radia 24 zajmiemy się sprawą CETY, czyli umowy o wolnym handlu między Kanadą i Unią Europejską. Ma ona znieść cła, otworzyć rynki finansowe, a także wpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy. Porozumienie w wielu krajach budzi jednak spore kontrowersje. Aby CETA weszła w życie, muszą ją ratyfikować wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. O umowie mówił na naszej antenie Bogumił Kolmasiak z akcji Demokracja, a rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Czemu tyle emocji towarzyszy zwykłemu porozumieniu handlowemu? Ja bym zapytał, dlaczego dopiero teraz? Bo rzeczywiście jest tak, że przez długi czas temat CETA właściwie nie istniał w debacie publicznym. Niepublicznej tam liczne organizacje pozarządowego podnosiły, natomiast nie skutkowało to masowym sprzeciwem społecznym. Natomiast teraz oczywiście to się zmienia. Widać poruszenie w środowiskach tak różnych jak aktywiści. Wspominałem o Kukizie na przykład. Tak, właśnie jest Kukiz, jest PSL i z różnych powodów wydaje mi się, bo na przykład dla Kukiza kluczowe powinny być sądy arbitrażowe, czy takie zagrożenie dla suwerenności Polski, możliwość wpływania na... To wyjaśnijmy, chodzi o to, proszę się czego prostować moje słowa, że duże międzynarodowe korporacje w myśl tych paragrafów, które w takich porozumieniach się znajdują, będą mogły zaskarżać rządy państw, czyli rządy narodowe, natomiast w drugą stronę ta zasada już do końca obowiązywać nie będzie. Dokładnie tak. I też to będzie przywilej zagranicznych korporacji, a polskie firmy będą miały normalny system sądownictwa do dyspozycji. Tylko, więc jest rażąca nierówność. Poza tym GMO to drugi temat, który chyba najczęściej jest przytaczany. Tak, Kanada jest jednym z trzech największych producentów na świecie żywności GMO, ale nie chodzi tylko o GMO, ale w ogóle o rolnictwo, o wielkoprzemysłowe rolnictwo kanadyjskie, amerykańskie. Produkty ale zaraz. Dlaczego amerykańskie? Porozumienie podpisujemy z Kanadą, nie ze Stanami Zjednoczonymi. No właśnie, ze Stanami Zjednoczonymi to zupełnie inna umowa, budząca jeszcze więcej kontrowersji. Tak, ale o CETA, umowie z Kanadą, mówi się, że wprowadzona TTIP tylnymi drzwiami. Po prostu jest tak, że wiele amerykańskich firm posiada filie w Kanadzie i mogłyby używać tej filii do oskarżenia państw europejskich i wyciągania odszkodowań. To raz, a dwa, że rozumiem, chodzi też o to, że no, trochę jak z polskimi jabłkami. Jadą na Białoruś, tam są przepakowywane i do Rosji wjeżdżają jako białoruskie. Tak, myślę, że to zagrożenie też jak najbardziej istnieje. Jakieś plusy? Zdaniem Komisji Europejskiej tak, bo mówi się o wzroście gospodarczym na przykład, tylko wyliczono, że dla Polski ten wzrost gospodarczy właściwie będzie niewidoczny, tam 0,008%. Polska i Malta, zdaniem Komisji Europejskiej, nawet skorzystały w mniejszym stopniu z tego porozumienia. Też Komisja Europejska wskazywała na szanse na stworzenie miejsc pracy w wyniku inwestycji, natomiast są studia, które wskazują na to, że ten wpływ na rynek pracy będzie negatywny. Na przykład zniknął setki tysięcy miejsc pracy w sektorze rolnictwa i to jest realne zagrożenie, ponieważ po prostu będą duże kontyngenty na wwożenie do Polski, do Unii Europejskiej produktów z Kanady w tym wypadku. No i też polscy eksporterzy po prostu, którzy, to PSL zwraca na to uwagę w swojej uchwale, że 80% polskiego eksportu produktów rolnych idzie na rynek Unii Europejskiej, natomiast mogą po prostu przegrać konkurencję z tańszymi produktami z Kanady ze Stanów Zjednoczonych. Zostawmy na chwilę jakby te zarzuty, czyli plusy i minusy tego porozumienia, bo pojawia się jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, czyli sposób wprowadzania tej umowy, bo to jest dopiero kwestia niezwykle i sprawa niezwykle skomplikowana. Tak, ponieważ ona wejdzie w życie, nim polski parlament ją ratyfikuje, nim polski parlament ją zatwierdzi. Jeżeli minister Waszczykowski 18 października na szczycie podpisze umowę CETA, jej przepisy zaczną obowiązywać, nim posłowie, parlamentarzyści podejmą decyzję, więc... Ale momencik. Rozumiem, żeby ta umowa nawet na tak zwany okres tymczasowy weszła w życie, to muszą ją podpisać przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej, czy nie?
Tak, natomiast nie muszą jej ratyfikować parlamenty lub niektórych krajach referendum. Idźmy po kolei. Dochodzi do sytuacji, w której 18 października jeden z krajów unijnych się wyłamuje. Minister spraw zagranicznych mówi, nie, my nie podpisujemy. Koniec tematu. Raczej ciąg dalszy batalii, moim zdaniem. Dobrze, to ciąg dalszy batalii. To drugi scenariusz. Wszyscy ministrowie mówią, ok, sprawdzimy na okres tymczasowy, możemy tę umowę dopuścić, każdy z ministrów podpisuje tę umowę. Umowa zaczyna obowiązywać. Część zapisów, te, które podlegają ratyfikacji przez Unię Europejską według traktatu lizbońskiego. Natomiast prawnicy cały czas się wspierają co do tego, jakie to zapisy. I jest po prostu przepychane. Zaraz, to nie wiemy, co tak naprawdę będziemy podpisywać jako Unia. Z tego co wiem, nie wiemy, które części porozumienia są przedmiotem ratyfikacji przez parlamenty krajowe, a które są, które wchodzą natychmiast po podpisaniu przez... To jeszcze jedna wątpliwość. To w takim razie trzymamy się tej wersji, wszyscy ministrowie podpisują. Wchodzi ta część, która jest ratyfikowana przez Parlament Europejski. Co w takim razie z tymi pozostałymi częściami, które muszą być ratyfikowane przez wszystkie parlamenty narodowe? Znaczy one nie obowiązują, nie obowiązują do tego momentu. Czy może być w takim razie sytuacja następująca? Obowiązują te artykuły, te paragrafy, nad którymi piecze ma niejako Parlament Europejski, natomiast te paragrafy, które miały być ratyfikowane przez parlamenty krajowe, zostają, nie wiem, w jednym, w dwóch, trzech krajach odrzucone, nie wchodzą, ale tamte pozostają? Czy na przykład nieratyfikowanie całej umowy przez którykolwiek z parlamentów europejskich sprawi, że za rok, za dwa lata ta umowa w takim razie zostanie wygaszona? No właśnie, to jest ważne pytanie. Znaczy ja miałem nadzieję, że na te pytania znamy odpowiedzi. Ja mam wrażenie, że wtedy już trochę będzie po ptakach z jednego prostego powodu, bo jeżeli będzie obowiązywała część przepisów, to na przykład będzie można już się na nie powoływać, więc prawo będzie działało. Ja myślę, że też wtedy nacisk na to, żeby po prostu te parlamenty krajowe podpisywały umowy i taki jest chyba zamysł Komisji Europejskiej. Ale jest polityczny opór. Znaczy, chciałem zauważyć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, dziś nawet minister Waszczykowski mówił o tym, że są wątpliwości, że nie wiadomo, jak Polska się zachowa i czy ten podpis zostanie przez polski rząd złożony. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to taka, że przedstawiciele PiS-u, mówię o PiS-ie, no bo to partia rządząca, przedstawiciele PiS-u, europosłowie PiS-u, przynajmniej niektórzy, nawołują do tego, żeby tej umowy, gdy będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim, nie popierać. Pan Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Tak, ja myślę, że sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa. W PiS-ie jest ogromny opór i tutaj nie interesy ekonomiczne prawdopodobnie decydują, tylko jakaś geopolityka, tak, być może. Znaczy ja słyszałem taką argumentację, że na przykład CETA jest forsowane z racji tego, że jakiś kontyngent kanadyjskich żołnierzy mógł stacjonować w Polsce. To wydaje się absurdalne, bo te sprawy się nie łączą, a jednak zdaniem część tam przedstawicieli rządu w Polsce, być może tak, tego nie wiemy. No tak, tego nie wiemy, ale tak naprawdę jest to wbrew elektoratowi PiS-u, bo PiS-u nie będzie opierać się na polskich sił, na polskich rolnikach. No i co się stanie, jak upadną te przedsiębiorstwa? Co PiS im powie? Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, jakiś czas temu też mówił, to jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Minister Morawiecki mówi, geopolityka, gospodarka globalna. Transatlantycka strefa wolnego handlu. To od razu dopytam, czy te wczorajsze wydarzenia pana zdaniem mogą mieć wpływ na to, jaka będzie reakcja rządu na CETA polskiego rządu? Mówimy o wzmocnieniu premiera Morawieckiego. Jaka będzie decyzja? Tak naprawdę na twoje babka wróżyła, bo teraz mocniejszy Morawiecki, gdyby dotarły do niego te wątpliwości, mógłby silniej powiedzieć, przepraszam, ja jestem de facto premierem polskiego rządu, marnym mocniejszym wicepremierem od gospodarki i widzę te zagrożenia dla mojej gospodarki, mówię nie, a z drugiej strony jako zwolennik mógłbym mieć silniejszą pozycję do forsowania też tego w samym PiS-ie, ale na przykład profesor Leokadia Oręziak powiedziała dzisiaj w jednym z radiów internetowych, w Radiu Wnet, że po prostu jeżeli wejdzie w życie TTIP i CETA, to nie ma szans na przeforsowanie planu Morawieckiego, że to po prostu są sprzeczne ze sobą koncepcje. Z Bogumiłem Gromasiakiem z akcji Demokracja o CETA rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. A my teraz w Polskim Radiu 24 zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o karuzeli nazwisk, która właśnie ruszyła, a dotyczy ona obsady najważniejszych unijnych stanowisk. W maju przyszłego roku mija 2,5-letnia kadencja szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Nowego przewodniczącego powinien w przyszłym roku mieć też Parlament Europejski. Przy okazji pada też wiele pytań o przyszłość szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. No i właśnie
w tej politycznej układance na szczytach unijnej władzy, która prosta nie jest. Poświęcimy dziś magazyn europejski. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta układanka łatwa nie jest, bo w niej wszystko musi być wzięte pod uwagę. Przede wszystkim układ sił między europejskimi partiami politycznymi, kryteria geograficzne, także płeć i tak dalej. No ale zanim o tym, porozmawiajmy o tym, dlaczego właśnie teraz ten temat się pojawił, no bo do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze trochę czasu. Autorem, jak rozumiem, tego zamieszania wokół unijnych stanowisk jest nie kto inny, a szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Tak, ponieważ szef Komisji Europejskiej wypowiadał się dla tygodnika Der Spiegel kilka tygodni temu i wtedy oficjalnie poparł Martina Schulza na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na kolejną kadencję. Ci politycy bardzo dobrze się rozumieją. To jest też tak, że ta akurat poparcie nikogo nie zdziwiło, bo ideologicznie może tu jest socjalista, tutaj Hadek, może drogi się w pewnym momencie rozchodzą, ale jeśli chodzi o kwestie europejskie, to jak najbardziej Jean-Claude Juncker i Martin Schulz ramię w ramię jednakowo reagowali, czy to na brytyjskie referendum i mówili, że Wielka Brytania powinna złożyć jak najszybciej wniosek o wyjście z Unii, czy to w kwestii przecież migracji, kiedy mówili, że trzeba kraje członkowskie muszą obowiązkowo przyjmować uchodźców. Jednakowo teraz też wycofują się z tych wszystkich zapowiedzi, jeśli chodzi o obowiązkowy podział, bo i Jean-Claude Juncker też w tym samym momencie, Jean-Claude Juncker w Parlamencie Europejskim mówił, że jednak to powinno być dobrowolne. Dzień później Martin Schulz mówił, że jednak taki podział może nie do końca się sprawdził, obowiązkowy powinno być dobrowolne. Czyli właściwie poparcie i taka jedność Schulza i Junckera nie dziwiło. Tyle, że w Parlamencie Europejskim obowiązują jednak takie uzgodnienia i to nie jest nigdzie zapisane, ale są takie niepisane reguły, że kadencja jedna pięcioletnia przewodniczącego dzieli się na dwie części i w jednej, i to od kilku lat już się tak dzieje, pierwszą mają kadencję Hadecy bądź socjaliści i drugą właśnie ta druga frakcja. No teraz jest Martin Schulz, w drugiej połowie tej kadencji powinien być Hadek. Natomiast poparcie dla Martina Schulza, który jest szefem Europarlamentu przez już 5 lat, no powinno dziwić, ponieważ jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś był 7,5 roku przewodniczącym Europarlamentu. Stąd to całe zamieszanie. Po pierwsze dlatego, że jednak w przyszłej kadencji, w drugiej części tej kadencji powinien to być Hadek. No i poza tym nie powinien być to Martin Schulz, bo 7,5 roku to jest za dużo. I o te nastroje w Europarlamencie zapytałam dziennikarkę europejskiej wersji Politico Maję de la Bombe. Spytałam ją, czy jest możliwa trzecia kadencja dla Martina Schulza. I think he wants it. He's a... Myślę, że on chce zostać w Parlamencie Europejskim. Myślę, że dobrze się czuje na tym stanowisku. Zgodnie z regułami parlamentu powinien ustąpić, ale ma duże poparcie swoich socjalistów, czy szerzej europosłów z lewej strony. Mówi się, że dużo zrobił dla parlamentu. Sprawił, że europarlament jest polityczny, zabiera głos w wielu ważnych sprawach dla Unii. Schulz jest widoczny i chyba żaden inny przewodniczący europarlamentu taki nie był. Ale trzecia kadencja dla niego chyba będzie trudna, bo wydaje się, że Hadecy nie będą się chcieli na to zgodzić. Tutaj jeśli chodzi o Martina Schulza, to też trzeba wiedzieć, że krytycy wytykają mu zbyt akurat silną osobowość. To silnego, to było widać przy okazji kwestii kryzysu greckiego, kiedy na przykład to Martin Schulz uznał za stosowne pouczać Greków i mówił, że potrzebny jest technokratyczny rząd, który wyznaczy Bruksela, bo tylko wtedy Grecja będzie mogła wyjść na prostą. Za to był krytykowany. Teraz też takie naciski na Wielką Brytanię, by jak najszybciej złożyła wniosek, też zostaje źle odebrane, więc przez jednych ta silna osobowość, dla jednych to będzie działało na korzyść Martina Schulza, dla drugich jednak to może być dla niego obciążenie. No a jeśli chodzi o jego przyszłość, to też pojawiły się informacje w niemieckiej prasie, że zdaje się szykować do wyborów do Bundestagu w przyszłym roku. Pytanie, czy rzeczywiście tak będzie. Natomiast mówią niektórzy, że już raz zdobyta władza w Parlamencie Europejskim sprawia, że Martin Schulz po prostu nie będzie się chciał jej pozbyć. No ale jeśli jednak Martin Schulz nie zostanie na trzecią kadencję, podkreślmy jeśli, no to na czele Europarlamentu w drugiej połowie kadencji stanie Hadek, a wtedy zaburzony zostanie rozkład sił w Unii Europejskiej między lewicą a Hadecją, co pewnie może mieć też wpływ na decyzje dotyczące stanowiska szefa Rady Europejskiej.
Europejskiej. Kadencja Donalda Tuska kończy się w maju przyszłego roku. Co prawda jest możliwość jej przedłużenia, no ale wtedy byłaby w unijnych strukturach na te reprezentacje Hadeków na najwyższych stanowiskach. Bo mamy Hadeka na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker. Byłby Hadek na stanowisku przewodniczącego Europarlamentu, no i Hadek szefem Rady Europejskiej, Donald Tusk. Więc to jest pytanie, co z Donaldem Tuskiem, bo zgodnie z traktatem ta kadencja przewodniczącego ma 2,5 roku, ale zapisano, że jest możliwość przedłużenia i nieoficjalnie dyplomaci mówią, że już wtedy, kiedy był wybierany, mówiło się, że to raczej jest na 5 lat, tak jak w przypadku było to w przypadku poprzednika Hermana Van Rompuya. Na razie dyskusji w Unii Europejskiej nie ma o tym, co może się pojawić w przyszłym roku. Nikt nie dyskutuje też o przyszłości stanowiska szefa Rady Europejskiej oficjalnie w Brukseli. No ale to, że będzie trzech Hadeków i tylko jedno stanowisko będzie należeć dla przedstawicieli socjalistów, bo będzie przedstawicielką szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, zasiadająca w komisji, która została wybrana na 5 lat. To będzie rzeczywiście chyba trudne do przeforsowania i w tym podobnym tonie właśnie tak komentował w rozmowie ze mną europoseł Janusz Zemke, zasiadający w grupie europejskich socjalistów. Problem polega na tym, że na poziomie Europarlamentu mamy 751 eurodeputowanych, z czego jest Hadeków tylko nieco ponad 200. Więc jest oczywiście pytanie podstawowe, czy formacja, która ma w Europie poparcie w sumie 20% może obejmować trzy najważniejsze funkcje na poziomie Unii. Naszym zdaniem nie. No i zacznie się pytanie o układankę, kogo przesunąć, kogo zmieniać, żeby ta równowaga była zachowana. W poprzedniej kadencji Europarlamentu i Komisji Europejskiej była taka sytuacja przez moment. Hadek Herman Van Rompuy był szefem Rady, Hadek Jerzy Buzek był szefem Europarlamentu, Hadek José Barroso był szefem Komisji, no i tylko była Catherine Ashton, przedstawicielka europejskiej socjaldemokracji, ale pamiętajmy, że wtedy była inna sytuacja polityczna, bo w tamtych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku Hadecy mieli naprawdę o wiele bardziej, byli silniejszą grupą, ta pozycja Hadeków była mocniejsza, no teraz między nimi a socjalistami jednak ta różnica jest niewielka. Mówiliśmy już o stanowiskach szefa Rady Europejskiej i Europarlamentu, bo te kończą się w przyszłym roku. Mówiliśmy też o wcześniejszych uzgodnieniach warunkowych obsady, no ale przecież mogą zdarzyć się sytuacje zupełnie nieoczekiwane. No i tu na przykład zwracamy oczy na Komisję Europejską i jej szefa. Bo jest wiele pytań dotyczących przyszłości przewodniczącego. Tak, to są pytania o jego zdrowie. Mówiło się, że już to od tamtego roku praktycznie pojawiają się informacje, że ze względów zdrowotnych będzie musiał ustąpić. Prasa europejska, w tym też ta potężna niemiecka, przecież przypomnę, co robiła przed wyborem Jean-Claude Junckera na szefa Komisji Europejskiej, pisała, stawiała pytania o jego nałogi, no ale też prawda jest taka, że od początku on nie był ulubieńcem niemieckiej kanclerz. To, że Angela Merkel zgodziła się na niego, praktycznie wynikało z takiego przyzwolenia, bo ona nie była przekonana, że ta propozycja Spitzenkandydaten, czyli wystawiania przez europejskie frakcje swoich kandydatów jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ponieważ to był eksperyment, nie powiedzie się, więc była przekonana, że można oficjalnie gdzieś tam poprzeć Jean-Claude Junckera, a później już, kiedy dojdzie do rzeczywistych decyzji i nominacji na szefa Komisji Europejskiej, go po prostu nie poprze. Presja niemieckiej prasy spowodowała, że jednak musiała go zaakceptować. Natomiast jej ostatnio nie podoba się i właśnie reakcja Jean-Claude Junckera na brytyjskie referendum, bo uważa, że to nie jest w interesie europejskim, no ale też te komentarze Jean-Claude Junckera o ściślejszej integracji też się nie podobają, bo Angela Merkel uważa, że to po prostu rozbija jedność. I te wszystkie argumenty i te wszystkie komentarze potwierdzał też w rozmowie ze mną europoseł Ryszard Czarnecki z Europejskich Konserwatystów. Dobiegają nas pogłoski, że kanclerz Merkel jest zirytowana Junckerem jako szefem Komisji Europejskiej z różnych powodów. Z drugiej strony jednak Juncker ma kadencję 5-letnią i w przeszłości raczej się nie zdarzało, poza dymisją Komisji Jacques'a Santera, też z Luksemburga, jak Juncker, poza dymisją tej komisji lat temu 17, w zasadzie szefowie komisji dożywali swoich kadencji, nie przerywając ich z powodu kryzysu politycznego.
Przypomnę tylko, że komisja Jacques'a Santera musiała ustąpić w 1999 roku w atmosferze skandalu. Tam były zarzuty o korupcję i nepotyzm. I rzeczywiście nie wydaje się na razie prawdopodobna dymisja z tych względów. Na razie mówię, bo nie znamy żadnych informacji, które by miały to sugerować, ze względów politycznych, raczej ze względów zdrowotnych. No i wtedy już się mówi w kuluarach, że naturalnym następcą Jean-Claude Junckera byłby Frans Timmermans, obecny pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, socjalista. Gdyby tak było...